Drugi odcinek magazynu Samorządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego rozpoczynamy od wzniosłych informacji, czyli zaglądamy na lotnisko w Szymanach, a dokładnie na profil facebookowy i czytamy post marszałka. Tu nie było uporczywych telefonów fotowoltaicznych. Inwestycja w port lotniczy Olsztyn-Mazury jest przemyślana i wyczekiwana. Farma fotowoltaiczna na lotnisku w Szymanach za ponad 26 milionów złotych ma 60% dofinansowania z funduszy Unii Europejskiej, a przyniesie oszczędności wynoszące 2 miliony złotych rocznie. Mamy kolejny argument, by słońce jak najczęściej wyglądało zza chmur. Wygląda na to, że samorząd robi co może, by jak najwięcej osób polubiło latanie. Skoro mowa o wspieraniu inwestycji, dowiedzmy się trochę więcej na temat tegorocznych grantów. Dofinansowania umożliwiają rozwój i stąd duże zainteresowanie tym tematem, co jest w pełni naturalne. Podczas sesji Sejmiku Województwa podjęto uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej gminom w ramach konkursu Niebiesko-Zielone Granty dla Warmii i Mazur, jak również Małe Granty Sołeckie Marszałka Województwa oraz Granty Marszałka dla Kół Gospodyń Wiejskich. Poświęćmy uwagę działalności pań. Ze strony Kół Gospodyń Wiejskich wpłynęło 36 wniosków. Dofinansowano 20 zadań na blisko 150 tysięcy złotych. Dzięki działaniom żeńskiej części środowisk lokalnych region może liczyć na atrakcyjne i smaczne uzupełnienie wielu imprez. Ale nie bądźmy wybiórczy, mieszkańcy i mieszkanki dzięki wsparciu samorządu czują, że warto się starać. Wioski pięknieją, zielenią się, aktywność społeczeństwa wzrasta. Budżet, chociaż nie jest łatwy w samorządach, to u nas pozwolił na utrzymanie wszystkich dotychczasowych programów grantowych. To są i granty dla kół gospodyń, to są granty dla sołectw, to są granty też na wsparcie turystyki, sportu w regionie, ale też ciekawą ekspozycją są granty związane z ochroną środowiska, związane z retencją wody, związane po prostu z regulacją takich sytuacji, które bardzo dobrze wpływają na uwarunkowania środowiskowe. Wszystkie gminy, które zaproponowały ciekawe projekty, takie dofinansowania otrzymały w granicach do 30 tysięcy złotych. Drugie tyle muszą dołożyć ze swoich budżetów, a myślę, że często dołożą więcej i będziemy mieli jeszcze bardziej zielono i jeszcze bardziej niebiesko w naszym regionie. Na szczególną uwagę zasługują laureaci wydarzenia, jakim co roku od 20 lat jest laur najlepszym z najlepszych. Impreza ma długą historię. Początki sięgają roku 2003. To zaszczytne wyróżnienie, jakie otrzymują osoby, instytucje lub firmy, które swoimi osiągnięciami w minionym roku przyczyniły się do promocji naszego regionu w kraju i na świecie. A idea jest niezmienna. Kategorie: innowacje i rozwój, gospodarka, kultura, osobowość, nauka, sport, sztuka kulinarna, zdrowie, działalność na rzecz społeczności lokalnych, turystyka i laur diamentowy. Oprawa gali, przyznać należy, z każdym rokiem robi coraz większe wrażenie na zaproszonych gościach. Nieśmiało podejmujemy się próby porównania pierwszych edycji do obecnych. Marszałkowie posłużyli nam w tym pomocą i własnymi wspomnieniami. 20 lat temu było skromniej. Było skromniej, ponieważ to były inne pieniądze, inne warunki techniczne, ale też inne obyczaje. Dzisiaj po tych 20 latach wszyscy żyjemy przecież lepiej. To też musi znaleźć swoje odzwierciedlenie w tej imprezie, w tym przedsięwzięciu. Myślę, że za 20 i za 40 lat zawsze będą osoby godne zauważenia i to jest proces niekończący się, więc wraz ze wzrostem postępu będzie coraz pewnie ciekawiej i cieszymy się, że Warmia i Mazury posiada takie osoby, które zasługują na wyróżnienie, a przecież nowe pokolenia będą miały jeszcze lepsze predyspozycje i być może pomysły ponad lokalne, ponad krajowe, ponad państwowe, ponad ogólnopolskie, więc to powodzenie ma wymiar już światowy. I
zaglądamy do sieci, aby przytoczyć treść kolejnego postu. Jak mówią stare księgi, lepiej budować mosty niż budować mury. Można je też odbudowywać, jak ten prowadzący do zamku w Lidzbarku Warmińskim. Razem z biskupem Ignacym Krasickim otworzyliśmy odrestaurowaną zabytkową konstrukcję, która od setek lat łączy świat z Wawelem Północy. Polecamy zobaczyć na własne oczy każdemu, kto tu jeszcze nie był. W doniosłym klimacie przenosimy się do Muzeum Warmii i Mazur w Olsztynie, czyli do Zamku Kapituły Warmińskiej. Zaproszono tutaj uzdolnionych młodych ludzi. Studenci kształcący się na uczelniach wyższych na Warmii, Mazurach i Powiślu rozwijają skrzydła i udowadniają, że nauka po prostu się opłaca. Stypendium naukowe dla większości pozostaje niedoścignionym marzeniem. Nieliczni dzięki swojej ciężkiej pracy już są bogatsi nie tylko o wiedzę. Urząd Marszałkowski regularnie, rokrocznie wspiera żaków z regionu, przyznając stypendium naukowe Marszałka Województwa. Trafia ono do studentów z osiągnięciami naukowymi oraz artystycznymi. Za sukcesy w dziedzinie nauk ekonomicznych przyznawane są stypendia imienia Marka Baumana, świętej pamięci skarbnika Urzędu Marszałkowskiego w Olsztynie. Podczas tegorocznego naboru spłynęły łącznie aż 182 wnioski, w tym 11 wniosków o przyznanie stypendium imienia Baumana. Stypendia przyznano 25 osobom, które osiągnęły najwyższe pozycje w rankingach stworzonych i zaopiniowanych przez specjalnie powołaną komisję. Ogólnie skończyłam na licencjacie zarządzanie. Teraz jestem studentką ekonomii menedżerskiej i doradztwa biznesowego. Jestem na pierwszym roku studiów magisterskich z ekonomii. I nauki ekonomiczne potrafią wciągnąć w statystyka, finanse, bankowość, rachunkowość, ubezpieczenia. Jest czym się zająć. Jest to ogromne wyróżnienie. Tutaj ukłon w stronę pana marszałka za to, że podjął tak wspaniałą inicjatywę i wpadł na pomysł tak wspaniałej nagrody, która upamiętnia mojego tatę, te wszystkie lata pracy, jego wiedzę, jego doświadczenie. Zabytkowe obiekty są bliskie sercu nas wszystkich, ale przyroda także urzeka. Bioceno-za leśna, zwana popularnie lasem, również ma swoje święto. Regionalne obchody Święta Lasu to okazja do wręczenia odznaczeń i wyróżnień pod nazwą Cordelas Leśnika Polskiego i statuetki Serce dla Lasu. To nie wszystko. Zielone laury od marszałka także w ten czas są przekazywane leśnikom. W Nadleśnictwie Olsztyn w okolicach miejscowości Wojtkowice odbyła się akcja Nasadzeń Drzew. W ten sposób udało się zasadzić kilka tysięcy dębów i jaworów. Las pamięci Jana Pawła II wyróżnia Dąb Niepodległości, który został pobłogosławiony przez papieża Franciszka w Rzymie z okazji setnej rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości. Większość lasów w Polsce to lasy pochodzenia sztucznego, wyhodowane przez człowieka. Szanujmy własną pracę, odwiedzajmy las z głową. W miejsce wycinki starego drzewostanu, który użytkujemy jako codzienni użytkownicy w postaci krzeseł, stołów, papieru toaletowego, sadzimy młode drzewa, młode pokolenie, by nasze dzieci, nasze wnuki mogły też z tego korzystać. A przy takim rozłożeniu, że 30% obszaru województwa to jest obszar leśny, trzeba współpracy, trzeba porozumienia, trzeba rozwiązań takich, które z jednej strony będą umożliwiały dostęp strefę leśną społeczeństwa, a z drugiej strony nie będą uszczuplały tej przyrody, tej natury, tej gospodarki leśnej. Facebook Marszałka to nie tylko wiadomości inwestycyjne, ale także bliskie naszej codzienności. No to wiosnę oficjalnie możemy uważać za otwartą. 13. edycja targów, pamiętajcie o ogrodach, ma wybitnie słoneczne szczęście. Ja dziś stawiam na róże, a Państwo w swoich ogrodach, na balkonach i działkach tulipany, piwonie, hortensje, żeby kwitło. Im bliżej Matki Natury, tym życie staje się piękniejsze, oby jak najwięcej było słonecznych dni w tym sezonie i pobytu na łonie otaczającego nas świata. Udanej majówki dla wszystkich Państwa!